W ostatnich słowach Vardengi wokół Stu zaczęły pojawiać się bardzo poważne zarzuty oraz teorie. Ludzie zaczęli łączyć kropki i wykopywać różne rzeczy. Że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nią ruchał, czy coś takiego. I dzisiaj wszystko dla was zsumowałem. Mamy kolejne kontrowersje z Cloud MMA. Unia Europejska nałożyła gigantyczną karę na TikToka. Julia Żugaj skomentowała aferę ze zgłoszeniami swoich widzek. A na koniec dwóch paru streamerów zostało znokautowanych na live'ie. W ostatnich newsach mówiłem wam o tym konkursie Julii Żugaj, który polegał na wrzuceniu TikToka, jak śpiewa się kolędę. I zwycięzcy tego konkursu będą mieli możliwość uczestnictwa partii churalnych do piosenek, które pojawią się na świątecznej płycie Julii Żugaj. Jednak konkurs... Mam nadzieję, że Konopski podszedł do tego tematu rozsądnie i skomentuje to w podobny sposób, jak ja skomentowałem to na Twitterze. Bo nieskromnie mówiąc, uważam, że jest to jedyne logiczne rozwiązanie. Julia Żugaj tym oświadczeniem zachowała się niesamowicie kurewsko. Pokazała, że jest zwykłą niewolnicą z twojego stworzyciela, a jej stworzycielem jest agencja marketingowa, i próbowała założyć białe rękawiczki i przerzucić odpowiedzialność na innych twórców. Sama przy tym twierdząc, że jest niewinna. Wkurwia mnie takie coś. Rafał zajmuje się zawodowo weryfikacją. Mega frajersko. Oraz slajmowaniem Usernamo. Chętnie zweryfikujemy twoje konto YouTube, TikTok, Twitter w zamian za wspomnienie o naszej agencji. Napisaliśmy na maila więcej informacji, jeżeli byłbyś zainteresowany. Nie mam takiej potrzeby. Potem teraz bardzo łatwo jest na weryfikację ogarnąć sobie na Twitterach i Instagramach. Nie potrzebuję tego. Nie poszedł chyba w planowaną stronę, ponieważ jak wiadomo, fanbase Żugajek ma szacunkowo z 10 lat, no i nie posiadają zajebistych umiejętności wokalnych. Przez co na te dzieciaki spadła lawina negatywnych komentarzy i szydery. Konkurs został mocno zmemowany przez użytkowników TikToka i powstały nawet przyróbki na Nie Zaśmiej Się Challenge. No i finalnie skończyło się na tym, że w konkursie nie brały udział Żugajki, tylko ludzie, którzy mieli z tego wszystkiego bekę, no i raczej robili to ironicznie. Do trendu dołączyli również polscy influencerzy, czyli na przykład Nitrozyniak. Ale zajebiście poleciał. Powiem szczerze, że gdyby nie wrzucili obrazku Sergiusza, powiedziałbym, że taka jakaś dziewczynka śpiewa. Na ziemi. Czy Goats na czele z największym fanem Julii Żugaj, czyli Sylwestrem Vardengą? Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Z maslem powodowało to, że konkurs jeszcze bardziej wyszedł spoza kontroli. Pamiętasz jak Mowiles jakos w tamtym roku zeszykuje się ogromna drama? Box Del Testo potwierdzał na aferkach. Czy chodzi o tą dramę ze stół? Ja już wtedy powiedziałem, że niepotrzebnie, że w ogóle taki temat poruszyłem, natomiast jeżeli już miałem odpowiedzieć, to nie, nie chodzi o to, natomiast chodziło o coś innego, Elo, co finalnie nie doszło złote do 93 skutku. Grosze. Jutro Prime MMA ma ogłosić walkę Kasia VS Khalidow. Obejrzałbyś taka walkę? Pozdro. Ciężko mi w to uwierzyć, że taka walka będzie ogłoszana. Myślę, że Khalidow ma dużo lepsze możliwości niż walka na Prime, ale nie wiem, może się kurwa zaskoczę. Natomiast nie, uważam, że byłyby ciekawsze zestawienia dla Khalidowa, gdyby miał się bić faktycznie we free fightach. I więc Julia Żugaj opublikowała oficjalne oświadczenia. Napisała tam, że nie chce odcinać dzieci od możliwości wygrania, ale nie chce też ich narażać na ryzyko okrutnych komentarzy. Zarzuca też polskim influencerom, że ich szydercze zgłoszenia jeszcze bardziej nakręcają spiralę hejtu i branża takie zachowania powinna potępiać. I akurat tej części oświadczenia troszeczkę nie kumam. Oj, bardzo dobrze, widzę, że Konopski zauważył, kurwa, manipulację cwaniary pierdolonej. A prawda jest taka, że Julia Żugaj sama tego nie napisała. Ja tego nie wiem, ale zgaduję. Podejrzewam, że Julia Żugaj jest zwykłą marionetką w rękach agencji, która ją stworzyła. Nie oszukujmy się. Julia Żugaj jest produktem. Julia Żugaj czyta skrypty. Prawie wszystkie, albo przynajmniej większość tworów internetowych, które trafiają do dzieci, to są zwykłe kukiełki. To są ludzie, którzy duszy nie mają, przenośnie oczywiście. To są osoby, które zamiast pokazywać siebie, pokazują to, co ktoś im na kartce napisze. No ja osobiście pluję na coś takiego. Jak nie masz odwagi być sobą, tylko udajesz w social mediach jakąś kukiełkę, którą ktoś wykreował w imię zarabiania pieniędzy, to sorry, ale z mojej strony... No średnio, kurwa, na ciebie patrzę, nie? Jakiej cwaniary? Dlaczego cwaniary? Już mówię, dlaczego nazywam Julię Żugaj cwaniarą, jak ktoś nie przeczytał mojego tweeta.
Więc tak. To jest oświadczenie Julii Żugaj. I w tym oświadczeniu zawarte są następujące słowa. Nie spodziewaliśmy się, organizując ten konkurs, że ludzie będą tak okrutni i w tak skandaliczny sposób będą komentować te nagrania. Chodzi oczywiście o to, że widownia komentowała negatywnie nagrania dzieci, które śpiewały kolędy dla Julii Żugaj, żeby zrobić TikTokowy trend. No i tak, oczywiście, ja nie popieram tego, że te dzieci były wyzywane, a podobno tam się pojawiały ostre sformułowania. Uważam natomiast, że Julia Żugaj od początku miała proste zadanie. Jej zadaniem było zrobić możliwie wszystko, żeby wypromować swoją płytę. A dzisiaj promować płytę najłatwiej jest na TikToku. I teraz pytanie brzmi, czy Julia Żugaj i jej management zdawali sobie sprawę z tego, jakie będą tego konsekwencje? Podejrzewam, że tak. Natomiast, czy są temu winni? No nie, bo to nie oni mieli wpływ na to, jaka jest reakcja community. Uważam jednak, że można było to przewidzieć. No ale idąc dalej. Urosło to do ogromnej skali przy dodatkowym, w cudzysłowie tutaj jest, wsparciu niektórych influencerów, którzy nagrywają szydercze zgłoszenia, nakręcając jeszcze bardziej tę spiralę hejtu. Teraz tak, dziewczyna ma pomysł, nie taki, żeby jedną ze swoich widzek wynagrodzić na przykład za talent i wziąć ją na płytę, czy wrzucić fragment jej piosenki na płytę, nie. Dziewczyna ma takie przeświadczenie, że wypromuje w ten sposób swój album. Dlaczego? Bo gdyby chciała faktycznie zrobić jakiś konkurs, to konkurs byłby na przykład anonimowy i ludzie musieliby wrzucić film jako prywatny na YouTube i wysłać jej na maila. Zamiast tego wybrała drogę TikToka, żeby wszystkie te filmy były publiczne. Po co? Ano po to, żeby się to zwiralowało i żeby zareklamować swoją płytę. I niech nawet kurwa nie próbuje kłamać, że było inaczej. I teraz ja w momencie, w którym robię streama, bo ja poczułem personalnie się urażony tym wpisem, tak szczerze, który moim zdaniem jest niesamowicie zmanipulowany i frajerski. Dlatego, że ja sam za prośbą widowni postanowiłem nagrać ten trend. Tylko jeżeli Julia Żugaj tworzy trend TikTokowy, to dlaczego potem się kurwa dziwi, że ktoś bierze udział w tym trendzie? Przecież sama go stworzyłaś, idiotko. I teraz pytanie brzmi, w jaki sposób ten trend jest prześmiewczy, skoro ja na live'ie, bo nagrywałem to na live'ie mówiłem, że nie popieram totalnie zachowań ludzi, którzy wyśmiewają te dzieci w komentarzach, ale jednocześnie uważam, że każdy z nas ma prawo nagrać sobie TikToka z jebanym trendem. Dzień dobry, ja się... dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że panna czysta, że panna czysta... I teraz tak, słychać chyba, że nie mam specjalnie wybitnych umiejętności wokalnych, to teraz pytanie brzmi, w jaki sposób, na przykład ja, czy inny influencer, który nagrywa sobie piosenkę do tego trendu, wyśmiewa się z dzieci? Czy teraz pytanie tak, czy było to cringe'owe? Tak. Czy śpiewam chujowo? Owszem. Ale czy wyśmiewam dzieci tym samym? Co to jest kurwa za oświadczenie? Manipulantko pierdolona. Co to ma być? To jest zakładanie białych rękawiczek i przerzucanie odpowiedzialności na innych ludzi. Żeby krytyka nie spadła na nią, to próbuje sobie przerzucić winę na inne osoby. A dla mnie zachowanie jest to strasznie kurewskie. Jeszcze prawdopodobnie agencja jej zabroniła, zatkała jej usta i nawet mi nie odpowiedziała na tweet. A tweeta napisałem specjalnie po to, licząc, że ona mi odpisze. Swoją drogą Julia Żugaj mnie followuje na Twitterze i nie wierzę, że wpisu tego nie widziała, skoro widziało ten wpis 200 tysięcy osób. Bo Julia doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że poczyniła zajebistą manipulację. Poza tym, budując narrację dalej. Jeżeli, przykładowo, jakieś dziecko jest wyśmiewane, bo nie ma umiejętności wokalnych, to jeżeli to dziecko zobaczy, że taki influencer, na przykład ja, chociaż wątpię, że duża rzesza dzieci mnie zna, ale nieważne, zobaczy dziecko, że ktoś taki jak ja też kurwa śpiewać nie potrafi, to uważam, że prędzej sprawi to, że się uśmiechnie i pomyśli sobie, okej, nie tylko ja jestem szczególnie uzdolniona czy uzdolniony wokalnie. Gdzie tu jest kurwa wyśmiewanie? Byliśmy przekonani, że tak się nie stanie, biorąc pod uwagę, że mieliśmy już w przeszłości przypadki twórców budujących content na naśmiewaniu się z dzieci i było to mocno potępiane przez branżę. Czyli nadal
bezczelnie buduje kurwa narrację, że influencerzy, którzy się dograli do jej trendu, wyśmiewają się z dzieci. Dawno nic nie zbudziło takiego wkurwienia we mnie, bo uważam, że jest to totalne cwaniactwo. Czyli dziewczynę, czyli wilk, kurwa, wilk w owczej skórze udaje ofiarę, a tym wilkiem pierdolonym jest Julia Żugaj. I wkurwia mnie coś takiego, że taka słodko pierdząca, kurwa, laska tworząca content w internecie ma czelność zachowywać się w ten sposób. Manipulować w ten sposób może sobie, kurwa, dzieci, a nie dorosłych odbiorców. Więc może grono minionków, które cię oglądają, w to uwierzą. Ale dorośli odbiorcy będą mieli cię za idiotkę. Jebacja pierdolony twór agencji PZ jej wcipę powinna się urodzić jako zdowka w czasach, gdy pan Adolf panował. Nie pisz takich rzeczy, stary. Nie, po prostu mnie to denerwuje. Łatwo jest, jaką ci ludzie wypluwają z siebie oszustwa, kłamstwa. Jest irytująca. I najprawdopodobniej, gdybym nie poczuł się personalnie zaatakowany, to nie zaatakowałbym jej aż tak agresywnie słownie. W sensie, że z dozą jakiejś negatywnej, może nie negatywnej, z dozą w sumie negatywnych emocji. Ale uważam, zachowała się totalnie skurwiale, tak szczerze. No pluję na takie zachowania, po prostu nie szanuję takich ludzi i tyle. Zrobiłeś błąd. Okej, okay, bo idąc po kolei. Czy Julia Żugaj miała prawo nagrać taki trend sobie? Miała. Czy Julia Żugaj jest winna temu, że z dzieci, które ją oglądają, śmieją się inni użytkownicy TikToka? Nie jest temu winna do końca. Natomiast jakim bezprawiem próbuje zszargać cudzy wizerunek, żeby oczyścić własny? Jakim kurwa bezprawiem? Bo na przykład sama skomentowała filmik Nitra i to w dosyć normalny sposób. Z jednej strony w oświadczeniu pisze, że jej to przeszkadza, a z drugiej strony w neutralny sposób komentuje te filmy. Też ten tekst, że byli przekonani, że tak się nie stanie, że oni w ogóle się tego nie spodziewali. Tak trochę naiwnie to brzmi, no bo raczej Julia i zespół Spotlightu jest świadom, kto przechodzi na... No ale oczywiście, że tak. Czy są temu winni? Nie, bo to nie oni piszą te komentarze. Czy byli świadomi? Nie powiem 100% tak, bo nie wiem, ale jestem w 90 przynajmniej procentach pewien, że zdawali sobie sprawę z tego, jaka może być reakcja społeczeństwa, bo oni żyją z tego biznesu, oni żyją z tej branży. Oni siedzą i mają wszystko w tych pierdolonych Excelach pozapisywane. Oni doskonale wiedzą, jak społeczeństwo reaguje na poszczególne ruchy. To jest wielka firma, która czerpie z tego korzyści. To nie jest Julia Żugaj, jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie, bzdura. To jest Julia Żugaj, marionetka wielkiej agencji, która ma wielomilionowy, kurwa, budżet. Marionetka. Kukiełka. Ktoś pociąga sobie za sznureczki, ona ładnie wygląda, uśmiecha się i śpiewa. Na meet and greety oraz całej demografii Żugajek, że każde z tych dzieci może to nagrać i wrzucić publicznie i tak samo każdy to może skomentować czy zmemować, mimo że to są dzieci. No i najlepszym rozwiązaniem, żeby nikt się z tych Żugajek nie śmiał, to byłoby chyba zrobienie zgłoszeń na maila. Zwykle tak to jest rozwiązywane przy tego typu konkursach. A też wtedy nie zebrałoby to takiego rozgłosu. Według mnie bardziej z dystansem się powinno do tego podejść, a nie z takim poważnym PR-owym oświadczeniem. Wiesz, Julia, może te zgłoszenia influencerów wcale się nie śmieją z tych zgłoszeń dzieci, tylko poważnie chcą być w twoim chórku na płycie. Też bym chciał tam. Tak! Tak, kurwa, szczerze, ja chciałem być w tym chórku na płycie. Oczywiście dla beki, ale chciałem być na płycie. Dlatego nagrałem to pierdolone zgłoszenie. Widzowie tego chcieli, uznałem, okej, okay, będzie to zabawne. Ale nie wiem, skąd ona sobie ubzdurała, że to ma jakikolwiek negatywny wydźwięk, jeżeli chodzi o jej widownię. Być i może się zgłaszać. Z afery TikTokowo-Żugajkowej przejdziemy do ogromnej kary, jaką TikTok musi zapłacić Unii Europejskiej. Jak wiemy, TikTok to jedna z topek social mediów, aktualnie jest tam około 1,5 miliarda aktywnych użytkowników i duży procent tych użytkowników są dzieci poniżej 18 roku życia. Sam TikTok nie posiada również specjalnych zabezpieczeń, aby dzieci nie mogły z niego korzystać. Ten procent może udowodnić chociażby ostatni trend stworzony dzięki konkursowi Julii Żugaj. I wczoraj dowiedzieliśmy się, że Irlandzka Komisja Ochrony Danych, czyli DPC, nałożyła na platformę przeogromną karę finansową w kwocie 345 milionów euro, czyli ponad 1,5 miliarda złotych. To wszystko za naruszenie prywatności dzieci w wieku Bank od 13 do 17 lat. Złotych. 1500 osób na live po 5 złotych poproszę dla Rafcia.
Barcik, Barcik, powiem ci tak. Masz wyobraźnię, naprawdę masz wyobraźnię. Jak żyję, czegoś takiego nie widziałem, ale masz wyobraźnię, stary, naprawdę. Łapkę ciężko wyżabrać, a ty donate'y próbujesz. Stary, masz wyobraźnię. W trakcie przetwarzania ich danych. DPC stwierdziło, że TikTok naruszył przepisy RODO, w tym kilkanaście innych artykułów. Ich ustalenia mówią, narzędzie parowanie rodziny, które bez weryfikacji pozwalały użytkownikom łączyć konta z kontami nieletnich, mogło potencjalnie grozić dzieciom ze względu na nagłe otrzymanie funkcji wiadomości bezpośrednich. TikTok nie zapewnił nieletnim odpowiednich informacji, co mogło utrudniać im zrozumienie praktyk przetwarzania danych. TikTok został zobowiązany do dostosowania swoich praktyk przetwarzania danych do standardów regulacyjnych w przeciągu 3 miesięcy. Platforma w odpowiedzi nie zgadza się z kilkoma ustaleniami DPC oraz tak wysokiej karze pieniężnej. Ludzie w większości uważają, że ta kara to i tak są śmieszne pieniądze i powinni zablokować tę platformę w całej Unii Europejskiej. Na pewno bardzo ich to zabalało, zarabiają miliardy i wiedzą o nas więcej niż my sami o sobie. Dla nich to pewnie tygodniówka. To już trochę przesadzone. Dobra, ja ogólnie zgadzam się z jedną rzeczą, to znaczy faktem jest, możecie się śmiać, możecie mówić, że jestem niedojebany, ale faktem jest, że TikTok jest szpiegowską aplikacją należącą do Chin. Szpiegowską aplikacją, która zbiera dane o obywatelach Europy czy Ameryki. Fakt. Fakt, nie opinia. Ale amerykańskie platformy, nazwy wymieniać nie będę, działają dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Tylko, że one działają po, w cudzysłowie, dla nas dobrej stronie mocy. 85 groszy. No za to tak się nie mówi. Dziękuję bardzo, Patka. Dzięki serdeczne. Zasada już od dawna wiadomo, że przechwytują dane obywateli, a jakimś cudem wszystko dalej działa. Taka kara dla nich to śmieszne pieniądze. Czekam, aż ich zbanują w Unii Europejskiej. Najlepiej ich to usuną wszędzie, przydałoby się. Słuchajcie, parę dni temu wyszły nowe iPhony i jak co roku prawie w ogóle nie widać różnicy od poprzedniego modelu. Jest biało. Jest biało. Apple nareszcie dodało do swoich telefonów ładowarki. Nie, no jest zmiana w iPhone'ie. Zmiany w iPhone'ie największe polegają na tym, że w tym momencie iPhone'y będą lżejsze, bo będą miały obudowę wykonaną z tytanu. No i zmiana jest taka, że macie inne ładowanie, inne wejście. I prawda jest taka, że zmian raczej innych większych nie doświadczymy, więc jeżeli macie model 13 Plus, w sensie 13 w górę, i nie chcecie marnować pieniędzy, nie kupujcie nowych iPhone'ów. Ja sam mam 13 Pro i nie zamierzam kupować 15, bo jest to marnowanie pieniędzy. Chyba, że faktycznie mój telefon zacząłby mi odmawiać posłuszeństwa, to wtedy bym go wymienił. Markę USB-C, czyli coś, co w branży jest standardem jakoś od 2014 roku. I tak zrobili to pod naciskiem Unii Europejskiej. I zrobili to po najniższej linii oporu. W tańszych modelach użyli USB 2.0, czyli standard jakoś z 2015 roku. Z całej ogromnej rewolucji zmemowała sobie nawet konkurent. Hard przesyła 4,88 zł. Miało być po 5, to będzie po 5. Dziękuję bardzo, panie Hard. Pozdro. Dzięki serdeczne. Ja w życiu miałem tylko dwa iPhony właściwie. Miałem iPhone'a 10S. Rafał przesyła. I teraz mam 13 Pro. Ja byłem za bardzo zadowolony modeli. Nie przekonaje. Dziękuję, panie Rafale. W sensie to chyba do mnie, ale dzięki. Ja uważam, że iPhone'y powinno się zmieniać minimum co 3 lata. To jest taki minimum. Jak, chyba, że faktycznie masz pieniądze, czy nie wiem, jarasz się takimi rzeczami elektronicznymi, wtedy nie dziwi mnie to, że ktoś kupuje z roku na rok. Wiadomo, to zawsze budżet określa to, czy masz ochotę wydać pieniądze, czy nie. Często. Ale ja na przykład za nic w świecie bym nie wymienił na nowy model. Mówię, czy chyba, żeby mi się zepsuł ten. Apple, czyli Samsung. A z takich pozytywów to pierwszy raz od dawna cena nowych modeli jest tańsza niż zazwyczaj. Modele są tańsze nawet o 700 zł w porównaniu do zeszłego roku. A tutaj macie listę wszystkich nowych, rewolucyjnych zmian, na które nawet nie chce mi się marnować waszego czasu, bo są takie minimalne. Parę dni temu w Meksyku odbył się kongres dotyczący UFO i podczas... A, jak już mowa o Meksyku, Wrocław jest naprawdę niesamowitym miastem, przysięgam. Przesyła 2,16 zł. No nie, bo na FB też dali karę, poza tym Unia Europejska tak samo ma nasze wszystkie dane i chce po prostu mieć więcej władzy. Dzisiaj ogólnie jest takie powiedzenie, że informacja jest więcej warta niż pieniądze. I oczywistym jest, że dzisiejszy świat 5 zł. Zbiera informacje na nasz temat.
Oczywiście tak, inwigilacja jest niemożliwa, wręcz niesamowita. A jeżeli kiedykolwiek wejdą transakcje wymagane, bezgotówkowe, to o, wtedy kurwa. Już w ogóle stracimy Rysiu przesyła 2 zł. Jakąkolwiek swobodę obywatelską, jakąkolwiek. Wypowiedz się, co mówią, że okraść złodzieja to nie grzech, a wykorzystać podejrzanego gościa, co lubi małe dzieci, to okej. Okay. Rysiu, nie rozumiem, co masz na myśli, ale zaraz zacznijmy tego tematu. Z jego trwania Jaime Maussan, czyli 7... Nie, cena nie spadła tego, że dolar jest tańszy, bo dolar wcale nie jest tani. Z racji takiej, że były pewne zmiany jakiś czas temu, jeżeli chodzi o... o stopy procentowe. To zobacz sobie, jak w tym momencie wygląda kurs dolara. Jeszcze niedawno dolar chodził za 4,10, teraz dolar chodzi za 4,36. Więc dolar wcale nisko nie stoi. Po zmianach... tutaj wprowadzonych na naszym polskim podwórku, dolar ma... W sumie to wszystkie waluty obce poszły do góry, no, no, normalne. Także nie do końca. To też wynika z tego, że cena w dolarach generalnie zmalała. Oni zrobili obniżkę cenową generalnie, a nie na zasadzie kursu walutowego. 10-letni dziennikarz i, jak sam siebie nazwał, ufolog, zaprezentował rzekome prawdziwe zwłoki kosmitów. Politycy, którzy... No dokładnie, to złotówka spadła, no. ...którzy uczestniczyli w wydarzeniu usłyszeli, że ciała mają około 1000 lat. Te okazy nie są częścią ewolucji naszego świata. Nie zostało odnalezione we wraku UFO, znaleziono je skamieniałe w kopalni. Co jest najlepsze, to debilne media zaczęły opowiadać informacje, że rząd Meksyku potwierdził istnienie UFO i pokazali prawdziwe zwłoki kosmitów. Problem tylko w tym, że meksykański rząd w ogóle się pod tym nie podpisuje, ale rzeczywiście dali platformę temu ufologowi, żeby puścił to dalej w świat. Ufologowi, który w 2017 roku też był przekonany o tym, że znalazł ciała kosmitów, a okazało się, że to był miks ludzkich szczątków połączone jakoś ze sobą. Tym razem chłop jeszcze się zapierał, że wszystko jest poparte badaniami ekspertów i jak ktoś chce, to z całego świata ludzie mogą przylecieć i sprawdzić, zbadać te szczątki. I nawet bym się cieszył, jakby prawdziwi kosmici tak wyglądali, bo ewidentnie można tym małym ludkom sprzedać taką, kurwa, tubę, więc by nas nie podbili na pewno, nie? Jak pewnie już się domyślacie, no to był to fake. Na dobrą sprawę te ciała kosmitów nawet nie są nowe i zostały już nawet omówione w 2021 roku. I okazało się, że znowu to jest taki Frankenstein złożony z ludzkich... Siema Rafciu, jak leci? Siema Czaruś, dobrze leci stary, zajebiście, chłopaki dobrze robią, jest w porządku, dzięki. Oraz zwierzęcych kości, które w wielu przypadkach jeszcze są poustawiane na odwrót i nie miałyby prawa ze sobą współgrać. Stworzenie z takimi kościami nie byłoby w stanie nawet zrobić jednego kroku. W internecie standardowo każdy się z tego śmieje, zaczęły pojawiać się memy z wizerunkiem tych zwłok i Jeżeli chodzi o Meksyk, to dzisiaj na rynku wrocławskim byłem, właściwie na forum muzyki. Ogólnie u nas we Wrocławiu są strasznie dziwne eventy co jakiś czas. To fajnie, bo miasto żyje i ogólnie są bardzo specyficzni ludzie. Naprawdę nie bez powodu robi się memy, że ludzie we Wrocławiu są specyficzni. Jak przyjedziesz do Wrocławia, przysięgam ci, jak przejdziesz się rynkiem wrocławskim, zobaczysz kogoś dziwnego, robiącego dziwne rzeczy. Obiecuję, przysięgam. Za wodę wyciągania, ja z wody wejściówka, 5 zł donej. Dziękuję bardzo, polecam serdecznie wziąć udział. Wczoraj na rynku grali Afroamerykanie, chociaż nie byli chyba Afroamerykanie, bo chyba byli pochodzenia afrykańskiego. Nie wiem w jakim celu, ale podejrzewam, że były to jakieś cele charytatywne. I parę osób, które wyglądały na mocno pijane, robiły dziwne tańce pod sceną, ale takie naprawdę bardzo specyficzne. Poleć dietetyka we Wrocławiu. Dietetyka we Wrocławiu ci nie polecę z racji takiej, że sam z żadnym nie współpracuję. No, natomiast jeżeli chodzi... o dzień dzisiejszy, to na forum muzyki był rozgrywany mecz, jak mniemam też charytatywny, Polska kontra Meksyk. Nazywało się to... Piłka nożna bezdomnych? Coś takiego. Jak się Natalia to nazywało? Natalia! Jak się nazywała ta piłka nożna dla bezdomnych to była? Piłka nożna dla bezdomnych. CJ przesyła 2 złote. Podejrzewam, że zbierali po prostu na dzieci. Też macie taki fetysz, że chcielibyście przelecieć kosmitkę. Dziękuję bardzo. Nie mam. Znaczy, ja mam. Ej, dobra, ja jednak byłem w błędzie.
Mistrzostwa świata bezdomnych w piłce nożnej. Międzynarodowa impreza piłkarska, w której biorą udział drużyny składające się wyłącznie z osób bezdomnych. Aha! Czyli faktycznie tam bezdomni tylko grają. Myślałem, że to jest, że oni zbierają na osoby bezdomne. Ej, to skąd bezdomni z Meksyku wzięli pieniądze, żeby do Polski przylecieć? Takie sponsorowane chyba musi być przez kogoś. Okej, to się zdziwiłem. No to dzisiaj w Wrocławiu były rozgrywki. Różnymi podpisami. Że co? Okej. Sprzedali domy, żeby przylecieć. Co wy piszecie, kurwa? Sami typu, byłabym o wiele bardziej skłonna, aby... Chichiasty przesyła 3 złote. Cześć, Rafciu, widzę, że coś ostatnio przytyłeś. O ty, kurwo, brudna! Wypierdalaj stąd, nie masz mnie nie oglądać. Mam, kurwa, życiową formę, co ty piszesz, kurwo? Taksówkarz pyta mnie, czy dzisiaj pójdę. Panie Wiesławie, pan mnie wiezie na burdel. Łukasz przesyła 97 zł i 50 groszy. Poproszę pięknie o zagranie zapalówka, chcę się pośmiać XD. Dużo zdrówka i przyrostów na siłce, pozdro. Nie chcę przyrostów, ja chcę redukować, stary, jestem wystarczająco duży, nie chcę być większy, bo to niezdrowe. Dziękuję serdecznie za 100 zł, potem zagramy. Dziękuję serdecznie. Uwierzyć w to, jeśli nie wyglądałoby to jak kosmici z hollywoodzkich filmów. To ja spragniona o 3 w nocy, to ja po południowej przerwie. Teraz pogadamy o jednym z najbardziej kontrowersyjnych, znienawidzonych i prawdopodobnie zarazem najgłupszych streamerów za granicę. Mowa tutaj o Johnem Somali. Masz rację. Wczoraj widziałem chłopa, co szczekał na ludzi. Był w dresie Adidas. Nie miałem wczoraj dresu na sobie. Chyba. Posiada on prawie 10 tysięcy obserwujących na Kiku, których zebrał na swoich transmisjach IRL z Japonii. Podczas streamów nęka niewinnych mieszkańców oraz nagrywa ich, wykorzystując ataki rasistowskie. Bardzo często przy tym grożąc słownie, łamiąc prawo, napastując kobiety, przeszkadzając pracownikom. Parę miesięcy temu dosyć mocnym wiralem w sieci odbił się shot, w którym Somali podchodzi do losowych, spokojnie egzystujących sobie ludzi w pociągu w Japonii, krzycząc Hiroshima Nagasaki, wyzywając... Ja pierdolę! Kurwa mać! I teraz pytanie do was, kurwa, do tych wszystkich ludzi, którzy budują ten nowoczesny świat. Czy osoba czarnoskóra nie może być rasistą? Bo jak czytam przekaz medialny w Europie, to odnoszę wrażenie, że nie może. Ogólnie jak czytam przekaz medialny w Europie, a Europa, by the way, jest kontynentem, gdzie urodzili się ludzie biali, to o dziwo mam wrażenie, że rasistami są tylko ludzie biali. I czegoś to, kurwa, nie rozumiem. Dlaczego Europejczycy sami siebie nazywają rasistami i twierdzą, że osoby, które są innej karnacji, rasistami być nie mogą? Dlaczego tylko biała osoba może być rasistą? I niech mi ktoś powie, że ta Europa do autodestrukcji, kurwa, nie zmierza. No przysięgam, no... No kurwa... My sami siebie zabijamy! Przynajmniej pod kątem takim... Kurwa, nie wiem, no... Postrzegania rzeczywistości. ...ich grożąc powtórzeniem ataku nuklearnego i twierdząc, że to wszystko było ich winą, no bo nie potrafili się zachować. Hiroshima, Nagasaki, you know why we do to you, because you... Nic dziwnego, że po takich sytuacjach Johnny stał się najbardziej znienawidzoną osobą w Japonii. I nieraz dochodziło do konfrontacji, podczas których został popchnięty. Nawet grożono mu nasłaniem jakuzy, czyli japońskiej mafii. Pomimo pogróżek od ludzi, konsekwencje omijały streamera szerokim łukiem, aż do feralnego live'a, kiedy wraz ze swoim kolegą, który wielokrotnie brał udział w tego typu transmisjach, zaczepił na ulicy w Tokio niewłaściwą osobę, która stwierdziła, że nie będzie się ograniczać do słów, no i jednego i drugiego gostka znokautowała. Dobra, jak jeszcze dźwięk mówię w jakiejś maszynie losującej.
Artemis sent $3 Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki. Potem jak chłop wraz ze swoim kolegą... Jeszcze brawa zebrał. Wskoczyli w pierdol, to pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy propsujących zachowanie przechodnia. Następnym razem uszanuj kraj, do którego się wybiera. Może następnym razem nie nagrywaj ludzi bez ich zgody. To nie jest ten przegryw, który ciśnie bekę z Japończyków w pociągach. Pełni zasłużone. Teraz porozmawiamy o kolejnej kontrowersyjnej decyzji Cloud MMA. Po zakontraktowaniu wielu problematycznych zawodników, takich jak Patus, Denis Załęcki czy Nikita, oraz mnóstwie kontrowersji jak domniemane powiązania z Czeczenami czy problemy z pay-per-view przy pierwszej gali, postanowili w tym razem zorganizować walkę nieletnich, czyli brat Lexi versus, kurwa, nie wiem kto to jest. Ale... Ja mam tylko nadzieję, że brat Lexi będzie na tym samym panelu, na którym będzie Denis. Oj, tak, byczku. Mają po 16 i 17 lat. W opisach swojego postu dodali, że pojedynek będzie na zasadach semi-pro, a więc w kaskach, dużych rękawicach i ochraniaczach na piszczele, tak jak biją się nieletni na galach amatorskich. Walka była hucznie zapowiadana przez Lexi i zapowiadało to jako coś mega mocnego, a zawsze jak influencer coś tak zapowiada, to nie jest to mega mocne, no i tak jest też w tym przypadku. Tony, mój młodszy brat, 17-letni brat, będzie walczył na Cloud. Ogólnie jak ja widziałem na przykład tą relację Lexi, to się zastanawiałem, czy ona jest chora umysłowo, czy po prostu mówi do dzieci 5-letnich. Bo sposób intonacji, sposób dobierania słów, gestykulacja, mimika twarzy, to wszystko wygląda jak w jakiejś taniej kreskówce, kurwa. Okay? Ja pierniczę w oktagonie MMA. Patusiarska rozrywka promuje patusiarskie zachowania, kto by pomyślał. Chłopaki przynajmniej nauczą się znaczenia niezbędnych terminów jak confident czy 60. Może... O! I to jest edukacyjne akurat. Przydadzą im się na przyszłych galach, kiedy będą już dorośli. Są amatorskie turnieje sztuk walki dla nastolatków, ale tam chodzi o sport, a tutaj o patologię. Podobnie jest na Instagramie pod postem promującym walkę, grosze. Gdzie bardzo... Kurwa, przeciwnik brata Lexi Maryi jako posledzony szympans. Kurwa, Macie, jak ty dziecko nazywasz? Nie wolno! Na Boga! Dużo ludzi pisze, że gala schodzi na psy. Ładowanie małolata w świat influencerski, psycha mu siądzie. Jak daleko to zaszło, że niepełnoletni biorą udział w takich rzeczach? Bardzo źle to wygląda z waszej strony, łapiecie się już wszystkiego. I ogólnie teraz tak, żeby sprostować całą sytuację. To, że osoba nieletnia bierze udział w sztukach walki, to nic nowego. Dlatego, że są amatorskie zawody dla osób nieletnich. Tam się kształtuje właśnie tak naprawdę karierę, można powiedzieć. Podejrzewam, że w tych młodych latach te starty są bardzo ważne, jeżeli chodzi o takie value przyszłościowo dla zawodnika, jego rozwój. Ale jest znacząca różnica między turniejem dla dzieci, a jebaną galą dla celebrytów, a właściwie pato celebrytów, bo nie oszukujmy się, wszystkie twory, czy to Fame, czy to Cloud, czy Prime, mają mniej lub więcej patologii, jeżeli chodzi o zachowania i przez to chcemy to oglądać, bo śmiesznie ogląda się małpy w cyrku. Ale czy do cyrku, żeby wśród małp powinno się wysyłać dzieci, żeby tam zasiadły? No to już tak średnio bym powiedział, nie? Czy uważam się za patologię? Uważam, że w jakimś stopniu te zachowania, które prezentujemy na konferencjach, mniej lub bardziej patologiczne są, nawet jeżeli nie jest to skrajnie nasączone takimi negatywnymi emocjami, no to mimo wszystko bazuje to w dużej mierze na tym, żeby dopiec w jakiś sposób przeciwnikowi, żeby go obrazić mniej lub bardziej, więc w jakimś stopniu można powiedzieć, że jest to patologiczne. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie w komentarzach. Musimy przejść przez tą całą aferę ze Stu i poważnymi zarzutami, które zaczęły spływać w jego stronę. Temat na przykład podchwycił już Kuba Wątor, czyli redaktor Spiderswebu. Stu raczej wszyscy znacie, jest to przeogromny polski youtuber z wielomilionowymi social mediami, który zniknął z internetu w maju 2020 roku. Ale i tak od 3 lat jego ksywka jest non-stop wyciągana i zamieszana w ogromne dramy. Pierwszy przykład z boku to głosówki Fagaty. Ale teraz mam plan B. Potem pojawił się w sprzeczce Nitra z Lexi, jego temat wracał na różnych programach. A wczoraj na Twitterze Kuba Wątor napisał: po necie rozchulała się znów plotka o rzekomej bili od jednego z największych youtuberów w Polsce w historii. Internet opiera się na anonimowych komentarzach, co nie jest żadnym dowodem. Jeśli jednak ma ktoś screeny zdjęcia, filmy lub sam był ofiarą, moje DM-y są otwarte. Ktoś mu na to odpisał, dwie były dziewczyny o tym mówią, więc coś może być na rzeczy, plus szeryf internetu Wardęga nakierował. Co Wątor podsumował: Wardęga następny, który wie, ale nie powie. Poniżej wynika, że chodzi o kogoś, kto pozbył się udziału w Spotlight Agency, a jedyną osobą, która sprzedała udziały w Spotlight'cie jest Stu. Wniosek, o kogo chodzi, nasuwa się sam. Kiedy usłyszymy po raz kolejny barkę w twoim wykonaniu?
Pewnie na jakieś święta. Dziękuję za donata. Jest 2137 widzów. Witam wszystkich serdecznie. Akurat się temat Barki zaczął, a wiadomo, że Barka to była ulubiona pieśń naszego wielkiego Polaka, rodaka, papieża. Także tutaj piękny zbieg okoliczności się pojawił. I faktycznie w internecie pojawiło się już sporo materiałów, a sam Vardenga nakierował, żeby połączyć kropki. Myślę, że kiedyś wyjdzie cała prawda, bo prędzej czy później prawda zawsze wychodzi. Nie, według mnie prędzej czy później coś pewnie, ktoś coś puści. Chociaż to już tyle lat. Ciekawy jestem kurwa reakcji internetu, nie? Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? Przyjrzałem się tym kropkom i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które dziś weźmiemy pod lupę, powiedzą w końcu wprost, o co chodzi. Bo będziemy mieć tutaj zarzuty o oskarżenia o szantaż czy ukrywanie krzywdzenia dzieci. Jest to naprawdę gruba lista. Stiuk kilka lat temu posiadał bardzo bliską przyjaciółkę, czyli Justynę Sukanek, z którą nagrywał filmy, mieszkali razem i generalnie... Grosze. On nie jest nieletni, ponieważ ukończył 17 lat. Uważaj, bo zaraz cię pozwą o pomówienie XD. Jeden z nich ma 16. Byli bardzo blisko siebie. Ale w listopadzie 2019 roku Justyna wstawiła film pod tytułem Koniec przyjaźni, gdzie wyjaśnia, że na zabój była zakochana w Stu bez wzajemności. Ich relacja była toksyczna i szkodliwa dla jednej i drugiej strony, więc finalnie zakończyli swoją relację. Kilka dni po filmie Sukanek Stu ogłosił swoją nową dziewczynę, którą raczej wszyscy dobrze znamy, a chwilę później doszło do rozbicia teamu X. Fagata w międzyczasie zrobiła live'a po rozstaniu ze Stu, gdzie nazywała go psychopatą. Po prostu uważajcie na tą osobę. A w maju 2020 wrzucił swój ostatni upload na kanał YouTube i wyparował z internetu po ponad 10 latach tworzenia kontentu, posiadania milionów fanów i byciu jednym z założycieli agencji Spotlight bez żadnego słowa. Ale jeszcze dziwnie zrobiło się po niepokojącym storiesie Sukanek, gdzie mówi, że przez 5 lat była okłamywana przez bliską osobę, z którą mieszkała, na temat zrobienia komuś bardzo młodemu krzywdy. Ale przez 5 lat byłam okłamywana i ktoś okłamywał mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. I to nie chodzi o osobę pełnoletnią, tylko osobę niepełnoletnią. Chodzi o osobę, która miała bardzo mało lat. Dalej mówi, że dawała tej osobie już wiele razy szansę i nie rozumie, jak można zrobić krzywdę dziecku. Bo gdybym wiedziała, to nigdy bym na czego nie pozwoliłabym, po prostu. Jest mi po prostu tak źle. Jak mogłam żyć z taką osobą, jak mogłam tego nie widzieć, jak mogłam być tak zaślepiona. To koniec, nie pozwolę już na to, żeby osoba, która jest była osobą publiczną. Tylko teraz tak, nasuwa się jedno kluczowe pytanie. Co znaczy osoba nieletnia? Czy osoba nieletnia to jest osoba, która ma poniżej 18 roku życia? Czy osoba nieletnia to jest osoba, która ma poniżej 15 roku życia? Bo w rozumieniu prawa, jeżeli dobrze pamiętam, to wiek przyzwolenia jest powyżej 15 no w naszym kraju. I teraz tak, jest kolejny aspekt. Bo jest wiele rzeczy, które mnie zastanawia, a właściwie bardzo dziwi. No bo słuchajcie. Ja pamiętam, jak te pomówienia za pierwszym razem się pojawiły, jak ktoś nie wie, o kogo chodzi, no to w tych nagraniach okazuje się, że te dziewczyny mówią o Stewarcie. Tylko teraz tak, jak to jest, że była taka sytuacja wyciągnięta na światło dzienne lata temu. Nie pojawiły się żadne dowody. Ludzie, którzy oskarżyli Stewarta o te rzeczy, zapadli się pod ziemię, temat się rozmył i zakończył. Ja nie wiem, czy poza kuluarami się dogadali, czy ktoś kogoś pozem postraszył. Nie wiem, ale jest to dziwne. Jak to jest, że teraz co jakiś czas różni influencerzy wyciągają te sytuacje, twierdząc, że coś wiedzą, ale jednocześnie to są hasła budowane w ten sposób. Wiemy, ale nie powiemy. To na chuj się odzywacie? Jeżeli faktycznie doszło do złamania prawa, a w tym przypadku to jest bardzo poważne złamanie prawa, to nie jest przejście kurwa na czerwonym świetle, które każdy będzie miał w piździe, tylko tu jest potencjalnie ranienie osób nieletnich. To teraz tak, ludzie, którzy pozywają kogoś, znaczy pozywają, pomawiają kogoś bez żadnych dowodów, zachowują się skurwiale. Ale jeżeli są ludzie, którzy mają jakieś dowody w tej sprawie i milczą, też zachowują się niesamowicie skurwiale. Dla mnie jest to dziwne. Nie rozumiem ogólnie, na czym ta sytuacja stoi. Tom. Dokładnie od dnia publikacji tych storiesów na kanale Stu pojawił się... Nie, to nie jest ta drama, co mówiłem ostatnio Sergiuszowi. Co mówiłem Sergiuszowi, to są bardziej sprawy prywatne. Ostatni upload. A Sukanek wrzuciła jeszcze do internetu głosówkę od Fagaty, gdzie mówi o stosunku Stewarta z jakąś 13-latką. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nim ruchł.
czy coś takiego, się spotykał. Znaczy się, nie gniewam się na lekcji, bo ja sama chciałam ci to powiedzieć i teraz uważam, że sytuacja, o której trzeba mówić, gdzie oni, wiesz, puszczają swoje dzieci, a nie wiem, jakieś spotkania czy coś. No nie wiem, Lexi brat ma tyle lat. Agata potem skomentowała wyciek tej głosówki. Wstawianie prywatnych rozmów nie jest okej, zwłaszcza, że byłam wtedy pod wpływem silnych emocji i byłam bardzo zmanipulowana. Stewart nic złego nie zrobił, dajcie mu również spokój. Osoba, z którą urwał kontakt ponad 2 lata temu, się mści i robi mu dramy. Kwestia tylko tego, że w tej głosówce mówiła, że ma podpisane NDA i gdyby jej nie miała, to... Mać. Tylko teraz pytanie brzmi, co ma za znaczenie NDA? Czy naprawdę niektórzy ludzie są tak zjebani, że wydaje im się, że jeżeli mają podpisane NDA-ki, to znaczy, że mają ukryć przestępstwo? To ty kurwa myślisz, że jak ja z tobą NDA podpiszę, a potem na twoich oczach kogoś zabiję, to nie masz prawa na mnie donieść z racji takiej, że ty pójdziesz siedzieć za złamanie kurwa umowy poufności? Czy wy jesteście pierdolnięci? Więc nie rozumiem tej sytuacji, nie rozumiem jak to kurwa wygląda, nie rozumiem dlaczego tak to wygląda. NDA nijak nie ma się do łamania prawa, zwłaszcza tak poważnego prawa. I ja uważam, że temat jest tyle delikatny, że ciężko się na ten temat wypowiadać. W sensie ja mam wrażenie, że robiąc to w tym momencie troszeczkę chodzę po lodzie. Bo nie chciałbym nazwać na przykład Stewarta osobą na P, bo nie mam pojęcia, czy jest to prawdą, ale dziwi mnie, że tak dużo osób wyrywa się twierdząc, że coś wie, ale nic nie powie. To kurwa, dla własnego dobra, jeżeli coś wiesz, a nie chcesz powiedzieć, to lepiej w ogóle o tym nie wspominaj, bo w tym momencie robisz sam sobie problemy. Bo patrzcie, ta dziewczyna z Goats ostatnio nagrała jakiś materiał, w którym stwierdziła, że ona coś gdzieś weszła, ona coś widziała, ale nie powie, bo ma umowę podpisaną. To na chuj nagrywasz tego TikToka? Atencji ci kurwa potrzeba? Bardzo poważny temat, a kocie musi mi przechodzić. Problem tylko w tym, że w tej głosówce mówiła, że ma podpisane NDA ze Stu, no i gdyby tego nie miała, to by powiedziała prawdę. Ale gdybym mogła, gdybym miała z nim podpisane i tego NDA-a, to ja też bym o tym powiedziała normalnie, kurwa, publicznie, bo to... Potem te dziewczynki, wiesz, do niego piszą, kurwa... Więc teraz mamy wierzyć publicznej wypowiedzi Fagaty, czy tej prywatnej. Nie jest tam nic o to, że Sukanek ma spore problemy psychiczne, z którymi się nie kryje. Poza tym motywacją za takimi zarzutami mogła być na przykład chęć zemsty, ponieważ Stewart nigdy z nią nie chciał być, podczas kiedy ona była w nim zakochana. Może jesteśmy idealnymi przyjaciółmi, może to nie jest wieczne. Jesteśmy tylko ludźmi. Nie wiem też jak wy, ale w odniesieniu do tej głosówki Fagaty nie uważam jej za zbyt wiarygodne źródło informacji, szczególnie po tym jak Stu się z nią rozstał. Nie spotykajcie się z tym człowiekiem. Ale fakt, że Stu rzeczywiście zniknął z internetu bez słowa po tych storiesach Sukanek, utwierdza teorię o szantażu, że jak wróci, to Sukanek mu nie pozwoli na życie w internecie i go zniszczy dowodami. Taki przebieg zdarzeń podbiła też była przyjaciółka Fagaty, czyli Masza, na podcaście u żurnalisty, gdzie powiedziała, że Stu nigdy nie wróci do internetu, bo jak wróci, to ktoś, czyli pani Sukanek, udostępni na jego temat dowody, które go pogrążą. Pewną osobę zaczęła... Tylko zaraz zobaczcie jedną rzecz. Patrzcie, jak działa internet, jeżeli chodzi o zachowania influencerów. Nie trzeba daleko szukać przykładów. Spójrzmy na konferencję Fame MMA. Tam w każdej edycji lecą identyczne hasła zawodników do siebie wzajemnie. Wiem coś na twój temat, ale nie powiem. Wiem, ale nie chcę niszczyć ci życia. Wiem, ale zostawię to na odpowiedni moment. Wiem, ale nie powiem, jak będziesz grzeczny. I jak wiadomo, zazwyczaj, kiedy takie groźby się pojawiały, okazywało się, że te osoby gówno wiedzą i gówna niedowody posiadają. I w tej sytuacji może być podobnie z jednej strony. Z drugiej zaś strony osób, które wypowiadają się w tym temacie, jest tak wiele, że ciężko mi uwierzyć, że każdy z nich próbuje podłączyć się do pociągu popularności i każdy próbuje coś na tym ugrać, tylko coś kurwa prawdopodobnie wisi w powietrzu. Jest to dla mnie kompletnie kurwa zjebane. Zjebane. Chciała szantażować Stewarta i bo miała tam załóżmy jakieś rzeczy na niego. Mhm.
i powiedziała, że jeśli nie odejdzie, to wtedy ona to pokaże, więc on, odchodząc, się przyznał do tego, że to jest prawda, nie? Oprócz tego Sukanek pisał na Twitterze: kiedyś to szambo się wyleje i wszyscy się dowiedzą prawdy, ale jest na tyle ciężka, że ludzie wolą wierzyć w kłamstwa i wyzywać mnie znowu od psychicznej. Niech tak będzie, świat nie będzie sprawiedliwy. Stewart dostał szansę na nowe życie i nie będę mu tego psuć, bo wierzę, że się zmienił i dzięki terapii staje się lepszym człowiekiem. Nie będę wyciągać screenów ani dowodów na moje słowa. Warto też wspomnieć o Dubielu, który wielokrotnie bronił Stu, czy to na Cage'u, czy na Twitterze. Wspomniał też, że Sukanek nawet zgłaszała Stu na policję i Sukanek też to potwierdziła, ale policja nic z tym nie zrobiła, no bo to ofiary osobiście muszą się zgłosić. Zastanawiająca jest kwestia ostatnich słów Vardengi, który powiedział, że prędzej czy później wyjdzie cała prawda, ktoś coś puści, no i że jest ciekaw reakcji internetu. Nie, według mnie prędzej czy później coś pewnie... Ktoś coś puści. Ciekawy jestem, kurwa, reakcji internetu, nie? I to wspomnienie o łączeniu kropek. Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? Agata na ostatnim programie Fame nawet wprost nie zdementowała tych zarzutów, tylko wymijająco kazała zapytać się o to samego Stu. Vardengo, co mówił? To teraz wychodzi to, że niby tam Stu kogoś tam wykorzystywał i tak dalej. Myślę, że nie ma tutaj Stewarta, ja nie jestem z nim już od 2 lat i to nie jest czas i miejsce, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Jak chcesz, to zadzwoń do Stu. Coś tutaj jest na rzeczy i dziwne, że ludzie w branży coś wiedzą, ale tego nie powiedzą. Jeżeli ktoś z was coś posiada, jakieś dowody, kontakt do poszkodowanych osób, jak w ogóle takie istnieją, no to zgłoście się do mnie na tego maila. Skoro już poszły takie słowa i zarzuty w eter, no to spróbujmy to jakoś zweryfikować. Osobiście uważam, że chujowe jest takie podjudzanie tematu bez dowodów, bo właśnie mamy tego efekty w postaci plotek, ale jednocześnie, jeśli oni wszyscy mają takie informacje, podejrzenia, siedzą cicho od kilku lat i nic nie robią, a wręcz to kryją, no to jest to niepokojące. Także podsumowując, teraz jako postronny obserwator, który łączy kropki, poczekam na rozwój wydarzeń. Jeśli pojawi się coś nowego w tej aferze, to wszystkim cię będę informował. Subskrybuj kanał i bądź na czasie. Ja powiem tylko tyle. Ja rozumiem na przykład lojalność, że można być lojalnym wobec kolegi i nie powiedzieć różnych rzeczy, które on robi. Na przykład możesz być lojalny i nie powiedzieć jego dziewczynie, że on ją zdradził w twojej obecności. Jasne, słabe. Ale rozumiem, że wybierasz milczenie w tej sytuacji, no bo też brak milczenia może prowadzić do różnych, często niemiłych konsekwencji, to znaczy takich, że ta osoba ci albo nie uwierzy, albo ci uwierzy, ale zamiast ze sobą zerwać, to sobie wybaczą, a ty będziesz wrogiem numer jeden zarówno jednej, jak i drugiej strony. I wolisz się nie mieszać na przykład w cudze życie prywatne, wolisz się nie mieszać w cudze związki. Rozumiem, jak ktoś wybiera w tym momencie milczenie, bo uważam, że jest to bardzo ciężkie, żeby zadecydować, czy powinieneś się w cudzysłowie rozjebać na kolegę w tej sytuacji. Ale w momencie, w którym dochodzi do naprawdę bardzo poważnego łamania prawa i to dochodzi do czegoś, czym chyba wszyscy gardzą, bo nie znam osoby, która powiedziałaby: pedofilia? A, to spoko! Też kiedyś dziecko gwałciłem, luz! Nie, nie znam takiej osoby i dobrze wiemy, jak pedofile też są traktowani w więzieniach. To jest, kurwa, najgorszy osad brudu dla każdego człowieka. W rozumieniu każdej istoty żyjącej pedofilowi jest bliżej do zwierzęcia niż do człowieka. Więc jeżeli okazałoby się, że są influencerzy, którzy mieli na to dowody, doskonale o tym wiedzieli, ale mieli to w dupie, to moim zdaniem bardzo, bardzo źle to na ich temat świadczy. I tyle. I też, kurwa, mają ujebane ręce. Ja kiedyś miałem prywatnie taką dyskusję z jedną osobą, to nawet nie będę wymieniał nickname'u, bo to nie jest osoba, to nie jest osoba, która występuje publicznie, to nie jest osoba, która jakiś kanał posiada, to jest po prostu zwykły gość, który gdzieś tam czasami w tych środowiskach przebywał i poznał parę osób. I on mnie kiedyś zapytał: stary, kurwa,
Dlaczego ty się tak do tej fagaty przyjebałeś? Co ci ta dziewczyna w życiu zrobiła? I to było w sytuacji, w której wyszły te głosówki, ja ją tam mocno skrytykowałem, bo gdzieś tam czułem strasznie się zdenerwowany tym, że wszyscy influencerzy mówią, że to jej sprawa, mają to w dupie. Mnie to wkurwiło, uważałem, że jest to wycoce chujowe i na takich ludzi w życiu trzeba uważać, którzy przy każdej sytuacji będą próbowali wbić ci nóż w plecy, czy będą próbowali cię wykorzystać. Więc ja się wtedy na jej temat negatywnie wypowiedziałem w internecie. On się mnie pyta, stary, dlaczego? Po co? Co ci ta dziewczyna zrobiła, biedna? Ja ci mówię, stary, co mi kurwa zrobiła? Mi niczego nie zrobiła. Ale nie chcę, żeby takie zachowania kiedyś były normą. Nie chcę, kurwa, żeby mężczyźni, czy nie wiem, czy byli wykorzystywani przez kobiety na przykład w celach zarobkowych. Nie chcę, żeby było to normalnym. Nie chcę, żeby promowane było podejście na zasadzie przez łóżko do celu. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek mnie nazwał kiedyś na przykład, nie wiem, pedofilem, nie mając żadnych dowodów. I on tak na mnie patrzy i mówi, tak? A co jeżeli ma dowody? Ja mówię, okej, to w takim razie od dzisiaj będę wszystkim mówił, że jesteś pedofilem. Będziesz się fajnie z tym czuł? I też będę mówił, że mam dowody. A mi wtedy zasugerował coś na zasadzie... A ja słyszałem, że może dowody widziała. I co teraz? A ja mówię, to pokaż mi te dowody. Mówię, bo ja ci w to nie wierzę, pokaż mi te dowody. I powiedział, że ich nie ma, ale słyszał. Więc ja czegoś takiego właśnie nie lubię. Ja słyszałem to, ja słyszałem tamto, ja widziałem to, ja widziałem tamto. Kurwa, wiecie, pokazujecie, nie wiecie, zamykacie pizdy, nie pierdolicie. Bo to działa w dwie strony. Albo w oczach ludzi niewinny człowiek będzie brany za pedofila. Niewinny gość będzie brany za pedofila. Albo w drugą stronę, jeszcze chyba gorzej, okaże się, że ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia, ale kryli, bo biznes is biznes, bo wspólne interesy, bo lepiej mu nie podpadać, bo jesteśmy kolegami, bo zawdzięczam mu, że mi pomógł w karierze, bo coś tam, bo coś tam. No. Co wy pierdolicie, że Sergiusz Akanał jest odbanowany?